Siema mordy, z tej strony Magnes i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w moim życiu gram Fortnite na telefonie. Naprawdę myślę, że będzie bardzo fajnie, bo pobrałem sobie Fortnite'a na telefon. I teraz właśnie po raz pierwszy będziemy sobie grać Fortnite'a na telefonie. Zobaczymy, jak mi pójdzie, pewnie będzie trochę śmiania. Zobaczymy, no myślę, że odcinek będzie fajny, że się wam spodoba. W ogóle przepraszam za to, że tak długo nie było odcinków na moim kanale, ale postaram się to jakoś za niedługo uzupełnić. Jeszcze oczywiście w opisie macie link do moich innych kanałów, do dwóch jeszcze kanałów. W opisie macie link. No i w sumie pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć magiczny czerwony przycisk do subskrypcji i obok tego jeszcze walnijcie w dzwoneczka, bo wtedy nie ominie was żaden film na moim kanale i będziecie na bieżąco. No i pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki pod tym filmem. No i co, no i my sobie zaraz lecimy. Ja jestem też w sumie zalogowany na moje konto główne z PlayStation. Dobra, zobaczymy, jak się gra. Się przed chwilą w sumie zalogowałem. Stop, ja mam ratowanie jeszcze. No tak, byłem kupione ratowanie. Ty, może by tak w ratowanie później zagrać? O, i właśnie, od razu macie jeszcze jedną rzecz. Już wkrótce będzie nowa rzecz, czyli ta furgonetka, od której już wiele osób mówiło już od dawna, która będzie po prostu pomagała w odrodzeniu, będzie nam odradzała naszych sojuszników. Nie sojuszników, po prostu osoby z naszej ekipy. Teraz możliwe, że jeszcze wyświetli się wam filmik. Film, w którym ja właśnie pokazywam, bo jest film po prostu premiery, który Epic Games zapowiedziało i na tym filmiku jest właśnie pokazane, jak to będzie, coś takiego, jakby to będzie działało. I w ogóle nie wiem dlaczego, mam zmienioną nazwę, bo ja przecież nie mam takiej nazwy, jakiejś Mapi 302. Ja takiej nazwy nie mam, tylko inną, ale nie będę wam podawał. Dobra, wyciszmy muzykę, bo ja tę muzykę włączona. Oczywiście stopy nie mam jakichś mega dużo, bo 61 stopy to nie jest jakiś duży stopień, ale no po prostu ja nie gram jako mega ciężką. Dobra, szafki wam pokazywał nie będę. Dobra, lobby. I tak, mamy jakie tryby, no. Myślę, że pierwszy zagram sobie na padanko, bo ogarnę trochę sterowanie. Dobra, zagramy sobie na padankę. Co to jest? Plus minus, nie wiem. Albo nie, powiem tak. Może na końcu zrobimy tak, że po prostu, jeżeli chcecie znać ten premierowy odcinek. O, tutaj mamy te. Dobra, jakoś to ogarnę sam. A to w sumie szkoda, że nie ma ekranów wczytywania zwykłych. Na końcu odcinka, jeżeli ktoś chce zobaczyć ten filmik premierowy tej furgonetki, to będziecie mieli go na końcu. Pewnie, nie dokładnie, ale raczej tak. Możecie sobie przewinąć i sprawdzić, czy jest. Ale raczej będzie. No i dobra. Lecimy, zobaczymy, czy w ogóle kogoś zabije. Mam nadzieję, że tak. Dobra, czy tak. Tak się wali kilofem, ty też kilofem. Tak się zbiera, tak się skacze, tak się kłóca. To jest plecak. Tak się zmienia budowa. Jakie te ściany są dziwne! O co chodzi? Patrzcie, jak to dziwnie wygląda. Normalnie o wiele inaczej wygląda. Czekaj. Bo i tak się przechodzi. A, czyli tryb budowania i tryb walki tutaj mamy. Dobra.
jakaś pomoc. A nie, ja nie chcę tego. O, tyle. Dobra. Tak. Kurde, jak to się ciężko buduje. Ty nie, no to będzie mega ciężkie. Chyba kierowcy busa mam włączone. Tak, co ja sobie wyłączę. Kierowcy busa, dziękuję się, tak. Dobra. Mapa jest tutaj, tak? Tak, tu jest mapa. Dobra, to pewnie sobie nowy poziom, albo na... A dobra, polecę od razu do strefy może, czyli w sumie to nie wiem gdzie lecieć, ale chyba na strefę mam polecę. Dobra, tak się skacze. No skacz! Nie! O co chodzi? O! Trzeba przycisnąć, żeby leciało automatycznie. Dobra. Jakoś tam ogarniam. Trochę ogarniam. Dobra, lecimy. Okej, lecimy mordy. Ty! Co taka dziwna? Dziwna grafika w ogóle, tak się dziwnie wszystko. Co tak laguje? Ej, o co chodzi? Normalnie mi tak nie laguje przecież. Dobra, czekaj. Co tam się wyświetla na ekranie? Karabin szturmowy. Bo już wiem, jak się zmienia. Tak się pije, dobra. W ogóle jaki błysk jest taki mocny, kiedy wypijemy. Dobra, mam... Ja bym chciał kogoś zabić. Bardzo chciał kogoś zabić w tej gierce. O, tutaj mam miksturę. Stolt masztowy. Ja zresztą mam tak, że te rzeczy na bliski zasięg daję pierwsze, a tam dalej są te już na dalszy zasięg. Zawsze tak robię. O, skrzynia tu jest. Co? A bo jak się otwiera skrzynia? A, bo przytrzymujemy to. O, to jest... Dobra, tutaj może zagram tym M-kom zagram. Normalnie bym zagrał tą akaczem, ale tutaj zagram M-kom, bo... Chyba MK jest szybsza i będzie na pewno lepiej grać. O, tym się celuje jeszcze. Dobra. Strzał. Okej. Dobra, wejdź tu. Co my tu mamy? Panel skoku. Dobra. O, pompa szybka. A nie, kurde, bo ja chciałem pompę szybko, bo sobie się serio przydała pompa szybka. Nie mogę wejść po schodach. Kolejna mikstura. Chodź tu. Ty, spoko to jest. Ej, fajnie jest tak pograć nawet. Rozwalmy to. Dobra. Wow, ale taki dziwny lat. Dobra, teraz trochę odcinek może być nudny, bo jak na razie to... Coś nudno. Dobra, ja idę szukać kogoś, bo ja bym chciał, żeby była trochę zabawa i chciałbym się trochę nauczyć strzelać. To jest jedynie fajne, że mam chyba włączony automatyczny strzał. To jest bardzo fajne. Nie muszę po prostu strzelać, bo to by było niezbyt wygodne. Tylko mam chyba włączony automatyczny strzał. Super to jest, że coś takiego można włączyć. A ty go już docenia, tak? To osoby, które grają na... No to jest takie trochę... O, Digla! Digla to ja sobie wezmę. O, no sumie to mogę. Jakie lagi! Strzynia! Łuk! Nowy łuk jeszcze! Ty, no w tym odcinku to ja wam wszystko pokażę. Jeszcze łuk dostałem nowy. Dobra, to bierzemy łuczek. Dobra, pompa, ajajaj, muszę wziąć tą pompę. A myślałem, że będę miał podki. Dobra, wolna, więc słabo, bo wolną to ja dużo nie ugram. Ale lepsze to już nic. Kurde, co tak laguje dziwnie? Jest tu coś? No, był tu ktoś już. Bo dlaczego jest dziwnie to wszystko wygląda? Nie wiem, ale... Dobra, patrzcie jak się prestiżowo buduje. Czekajcie, dobra.
Okej, weszłem, brawo. Dobra, idziemy na tę rolkę. Zobaczymy, jak się na tę rolce jeszcze. Dobra, może jednak wejdę. Okej. No to już normalnie się jeździmy, to jest jakieś inaczej, ale nie ma. Ja mam już normalnie. W końcu jak inaczej. No ale w ogóle jak słabo, nikogo nie widzę. Widzę kogoś. Ten jest typek. I tu też ktoś jest chyba. Nie bij mnie! Nie bij! Ściana! Wybudowałem ścianę. Tak. Skok. O co chodzi? A, to nie jest skok. O kurde, przypał. Przypał banan jakiś. Kurde. Strzeliłem. No i zginął. Dobra, to jest dziwne trochę, ale... Nie no, ciężko się, serio ciężko się gra. Myślałem, że będzie łatwiej. Jeszcze tak dziwnie laguje coś. Nie wiem, czy Fortnite jest po prostu tak... Taki ciężki na telefonie. Dobra. Co tak dłużej odradza? Nie no serio, taki lagi, że masakra. Jakbym miał tak grać normalnie, to ja bym nic nie ugrał. Co to? Halo! Nie, wszyscy mają 0 kill, a nie, mają tam po 2 kile, ale duża. O, odrodził, czekaj, ale to czekaj. Dobra. To jest gejzer, patrz, ten gejzer. Dobra. Nie widzę typa. Typek, gdzieś ty powiedział, bo tam widzę typka. A, ja na pana, to się odlokuje. No halo! Nie laguj mi, no nie laguj mi! Co jest? Senior! No co? No ja! Czy widzicie te lagi? Tak się nie da. Co tak laguje? Mogę pana położyć? Czyli nie zabijajcie mnie tylko teraz. Nie jeszcze dają robię. No wchodź tu. No co jest? Wy to widzicie? Chodź. No co jest? Jeszcze ktoś do mnie chyba strzela. Tak? Co jest? O ja, ci tu mnie te lagi. I ty to widziałeś. A dobra, idę na lawę. O trap. No co jest? A! Macie mnie. Przypał. No, nie to! O ja cię, to jest mój. Gdyby mi tak nie lagowało. Jak mi laguje, no co jest? Ta gra mnie już zaczyna wkurzać. Jak ktoś gra tak zawsze, to ja nie wiem. Ja bym tak nie mógł. Niszczyłem! Halo! Zachowuję się jak Bambik z pierwszego sezonu, który biega i nie buduje się. Dajcie mi masę. Jest tu ktoś? Ja bym chciał kogoś spotkać. To tak na blisko, bo ja bym chciał kogoś zabić. I do mnie ściela. Czekam. Lagnij. Co jest?
czuł demon nie robił? Przecież ale no, ale... A, chyba jest słabe połączenie z Wi-Fi. O kurde, no to słabe. Tak, jest bardzo słabe. Banan! Bananie nie zabijajmy. O, jakiś bambuł tu jest. Jakiś bambuł. Może go zabiję. Strzeliłem! Zabiłem pierwszą osobę! Widzieliście to? Wy to widzieliście? Kto banana jeszcze zabije? Zabiję go! Nie, było tak blisko! Nie, nie wierzę, ale zabiłem jedną osobę. Brawa dla mnie. Zabiłem pierwszą osobę. Brawa. I ten banan był na hita. Więc no, było blisko. Gdybym miał dwa hita. Dwa frana. To jest bardziej prestiżowa nazwa. Ups, leciałem. Oj, ten odcinek może być trochę nudny jednak. Ale jest jeden kill. Jeden frag jest. Brawo. Dobra, lecimy. Muszę kogoś spotkać. O, widzę tu jakiegoś bombola. A nie. Nie jest. Dobra, ja chcę kogoś z łuku zabić. Łuk to jest plestiżowa broń. O, co biega? Co wy tam? No ja nie chcę kłócać. Skąd strzelają? Ja ich zastrzelę. Ja pokonam każdego. Co jest? Halo, plery zostały. Dobra, ta na pewno jest trochę nudna, bo zostaje takie plery i w ogóle, więc... Teraz sobie wejdziemy na walkę na miecz. Walkę na miecz sobie wejdziemy. Tam sobie zagramy. Może zostanę takiego Infinity Blade'a, to było w sumie nawet fajnie. Żeby mi lepiej... Ty znajdziesz, że tutaj wyświetla mi się? Ktoś na balonach chodzi. Chyba nie wiem, czy to... Czy go widzę, czy nie? Typek. Chyba ciebie muszę zniszczyć. Gdzie ty jesteś? No tak, ja z pompy jestem mistrzunio z wolnej pompy. Tam jest typek. Strzelaj! Idziemy go rozwalić. Kawałeczki. Typek. Strzela. Nie wolno. I typek tu jest. I bambul. Bambula zabiłem. Raz kolejny. Rozumiecie? Zabiłem kogoś. Mam dwa fragi i laguje mi. Na pażarka. To jest ta pażarka, więc na pażarka. Dobra, idziemy. Ty masz typów. Tam są jakieś typy. Łuczek. Łuczek. Co jest? Aj! Ach, ale bym go trafił, to by nie żył. Raczej. A to był jakiś bambik. Nie ogarnął, co się dzieje. Dopiero 53 kilo mają. Tamta drużyna. Już tyle czasu minęło. Dobra, coś tutaj jest. Jest tu ktoś. Strzelaj, przecież mam automatyczny. Oszczelam. Został? Został? Nie wiem. Ale go nie zabiję, no to więc... Ot! To jest jakiś typ z tego sezonu. Nie go zabiję, to jest to kozak. O nie no. Przydałaby się szybka pompa.
Dobra. Dobra, ja chcę jeszcze kogoś spotkać i już kogoś tu widzę, więc lecę do niego. Łukiem? Łukiem. Prestiżowy łuczek. Tylko tym się tak ciężko celuje. Ten łuczek to jest niezbyt dobry pomysł. Dobra, nie. Ja muszę walczyć na blisko. Na blisko jestem lepszy. Łukiem się ciężko celuje. Ale mam dwa fragi. Więc nieźle. Pamiętam, jak Manojek nagrywał film, w którym raz pierwszy grał na konsoli. I moim zdaniem na konsoli, żeby gra się na kompie i odłączyć się z kompa na konsolę, jest na pewno łatwiej niż na telefon. Tam był jakiś. Strzelaj! No czego to nie strzelało? Podobno jest automatyczny strzał. Ale ze snajperki nie. No nie no. Dobra, ta na porządku jest trochę nudna. Idziemy na walkę na mieczu zaraz. Ja chcę Infinity Blade porobić. Wszystkich porobię. Dostał? Nie dostał, kurde. Dostał! Zabiłem! Suku zabiłem! Aj, tego było blisko. Dobra. Dobra, ja jestem dobry. O co? Co? 77 metrów chyba ze snajpy. Dobra, nie wiem. A widzicie? 3 fragensiki są. I jeszcze z łuka zabiłem gościa. Tak to się robi. O, banan idzie. Tego banana to ja przedtem prawie porobiłem. No prawie. Prawie to różnica niż porobiłem. On mnie pewnie widzi, tak? I nie wiem czemu jest bambolo, który do mnie strzela. Głupi RPG! A dlaczego ten RPG nie jest usunięty z gry? To jest taka niezbalansowana broń. To powinno być dawno usunięte. Ten łuk jest nawet zbalansowany, choć zostanie pewnie usunięty, bo już hejtowali na niego. Choć zamiast się nauczyć grać, to hejtują streamerzy. A to jest taka fajna broń. Znaczy nie na telefonie, bo na telefonie nie mogę nic wyprawić, ale jeżeli chodzi o PlayStation, na którym mi tak nie laguje i na którym umiem grać, to jest super. Ta broń. Teraz to chyba rano mało. To był taki jeden bandit. Nie pamiętam. Kolejny. Nie, leży, jest mój. O jak? Jak? Zniszczyłem. Był na hita. Nie wierzę. Ale dobra, są 4 kile. Ja no ja jestem prosem normalnie na tym telefonie. Muszę wcześniej to grać. Mówię wam, następnym razem, kiedy będzie odcinek wielki na telefonie Fortnite, ja będę kompletnie prosem. Normalnie nikt nie pochodzi. Mówię wam. Nie, RPG. Nie. Halo, Epic Games, obudźcie się i usuńcie RPG. Dobra, zaraz koniec gry. Dobra. Dobra, typek. Zniszczę was. Mam trochę masu, coś tam mam, więc mogę się pobudować. Patrzcie, budowanie. Żonę. O tak. No, co się nie wygrywało? No i mi kolapsa zrobić. No dlaczego wy jesteście? Banan! Banan! Banan dostał! Heda! No jak się! No jak? Ten banan po raz drugi był na hita. Nie no, tutaj się gra tą wolną pompą jeszcze łatwiej niż na konsoli. Jakoś naprawdę tak łatwiej mi idzie na nie. Choć i tak wolę tą taką legendarną i epicką. Ona jest najlepsza.
Jest mega fajna pompa. Dobra, tam widziałem tego banana, ja się muszę go zniszczyć. A to jest chyba jedyny banan, że było. Prawie nikogo się nie widzę. Prawie. To jest wajm. Jakieś bambiki. Dobra. Czy jest tutaj ktoś? Pytam się. Nie nagrywam jeszcze, nie? Mam nadzieję, że tak. Nie chciałbym. Jak się teraz okazuje, że nie mam. To było słabo. Co to? Co to? Co? Nie buduj się! Dlaczego się nie budowało? Ale lagi i opóźnienia z budowaniem tu są. Dobra, 99, to ja się już poddaję. Koniec. Zanim się odrodzę, to biją tego jednego killa. To jest stało? O, żyje! Ty! Jeszcze nie bij. Tak teraz my dobijamy. Na dobrze sprawę. Ktoś tu był? To było nieźle. W tym szoku ktoś jest? Nie, ale banan! O bananie! Jej, kolejny poziom karnetu mam. O nie, dobra, mam 4 fragi. Widzicie, tak to się robi. Dobra, teraz lecimy walka na miecze. Trzeba, tam trzeba wszystko robić. Teraz lecimy w jakąś znaną miejscówę. Tylko w jaką? Nie no, słone szczechy może? Jakoś nie lubię tydzień, bo nawet takie jakoś tam takie... Po pierwsze będzie za dużo osób i to nie będzie miało trochę sensu. Po drugie jakoś nie lubię tak tydzień. Dobra. Co tak dużo bierze baterii ten Fortnite? Miałem 50 ilość baterii, a mam 29. A jeszcze musimy trochę zagrać. Jeden odcinek trwa. Dlaczego mi się nie wyświetla to z durekord? Powinno mi się wyświetlać taka rzecz. Coś mi się powinno wyświetlać na rokach, a mi się nie wyświetla. Co jest na następnym stopie? A to jest motka, ona mi się nie podoba. Jak? Dlaczego mi się wyświetla to? Co już oglądałem cały kanał tyle razy? To masakra. Dobra. Taki zalew byłby w sumie spoko. Ale chciałbym lecieć z moimi osobami z drużyny. Dobrze, tak szybko może nie umrzeć. Dobra, proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem ile ten film trwa i nie wiem czy się nagrywa. Dobra mordeczki, sorry, ale no już wiem. Zachodzi i chyba nie mogę nic naciskać tutaj, bo mi się wyłączyło nagrywanie. Teraz będzie trzeba montować. To jest trzeba dołączać, wszystko sobie. Dobra, i teraz tak. Slepowa. No dobra. Dobra, niech już będzie to slepowa. Co? Tu jest zaraz. Ja cię. Ja nie jest śmiechu. O, na słonę. Na słonę. Ja cię na słonę. Nie. Ja już tam nie lecę. Jak się włącza mapę? No tak, dobra. No poprowadź na tą górkę. Ale to tam jest. No nie. Dobra, przypał. Oho, co jest? Please, nie lecicie tu. Please, i wyląduj tu. Wyląduj tu. Wylądowałem tu. Co jest? Czego tu są takie lagi? Przecież tak się grać nie da. Skrzynia. No. Halo. Pompa. Pompa. Moja ulubiona pompeczka. Jeszcze skali to. Dobra, idziemy porobić wszystkich. Już wygramy, nie? Tamci już padają.
Ja tutaj wygrywam grę. I to tu chyba jest. Mam praktycznie wyłączony głos. No dźwięk z Fortnite'a, więc nie za bardzo wiem, czy to tu jest. Co się przyda. No dobra, snajperki, no ale... Czemu nie? Co jest? Nie, no myślałem, że kogoś zabiję. O, jadź. Przecież go nie było. Nie no, jakie to jest głupie. Mogłbym nie grać sobie na parzank, tylko od razu zagrać jakąś fajną gierkę. Dobra mordeczki, my będziemy chyba już ten filmik kończyć. Myślę, że wam się to podobało. Teraz kto chce, może sobie oglądać filmik premierowy tej furgonetki nowej. No i co, no i ja w sumie się już z wami żegnam. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby was nie ominął żaden film na moim kanale. I żebyście byli na bieżąco. Jeżeli chcecie więcej filmów z Fortnite na telefonie, to piszcie w komentarzach i pewnie ankietę zrobię. No co, no i siema wszystkim. Hello. Boot fan. Lose a squadmate early in the match, bring him back and finish strong. In the next update, we'll introduce the reboot van to major POIs, as well as a new item to be picked up called reboot cards. It's pretty straightforward. After a squadmate has been eliminated, grab their dropped reboot card, and any surviving squadmates can activate it at a van. Once activated, you'll definitely know, as a beacon and audio cue will be set off, informing nearby players to the reboot in progress and how many players will be arriving. Your squad will appear one by one on top of the van, ready to jump back into the match. Keep in mind, after your squad reboots, the van will be unavailable to reactivate for a duration of time. Remember to toss some items to your rebooted teammates to get them back into the battle. As with all new features, drop in, try it out, and let us know your thoughts. Until next time, it's your Banana Mooney, and I gotta split. W tym filmie chodziło o to, bo przetłumaczę wam to z angielskiego na polski. Chodziło o to, że w wielu miejscach na mapie będą się pojawiały takie furgonetki. I kiedy nasz wróg zabije osobę z naszego oddziału lub pary, po prostu naszego sojusznika z ekipy, to wtedy z niego będzie wypadała taka karta, którą będziemy mogli włożyć do tej furgonetki. I on się nam odrodzi, tylko że odrodzi się chyba podobno z 30 HP, bez matsów, bez żadnego kewlara i bez żadnego lootu, więc nie zawsze będzie to opłacalne, tym bardziej w końcowych etapach gry. I do tego, kiedy odrodzimy już jakąś osobę, to na chwilę nie będzie można odradzać, więc jest to naprawdę super rzecz, bo nie będzie można tak cały czas odradzać swoich osób z drużyny, tylko będzie trzeba poczekać trochę. I jeszcze... może to też w tym nie być opłacalne, że to będzie taki głośny dźwięk będzie i będzie wystrzeliwał taki duży promień do góry i to będzie przez to nasi wrogowie będą wiedzieli, gdzie jesteśmy i będą nas mogli zaatakować. Kiedy my się na przykład dajemy temu odrodzonemu bronie, to oni będą mogli nas zaatakować, więc nie zawsze będzie to opłacalne, ale moim zdaniem będzie to naprawdę super rzecz i będzie to wprowadzone w najnowszej aktualizacji, która będzie we wtorek, środę lub czwartek. To nie jest jeszcze dokładne potwierdzone, ale mi się wydaje, że we wtorek lub środę. No i co? No i ja wam dziękuję za oglądanie. No i elo.